Cześć, tutaj Klaudia Lagierska. Zapraszam wszystkich sympatyków siatkówki już 6 października na Super Pochar Polski. No myślę, że każda z nas, która przebywała na kadrze gdzieś tam tym czwartym miejscem, nie mogła się doczekać, jak wróci do klubów, do stęsknionych dziewczyn, gdzieś do tej atmosfery panującej. No dla mnie no, to jest fajny moment. Miałam szansę grać w reprezentacji i gdzieś tam chcę to ciągnąć dalej w klubie i grać jak najlepiej, pomagać dziewczynom i myślę, że taka rola jest w tym sezonie też moja. Myślę, że mamy szansę na obronę mistrza i do tego dążymy. Gdzieś tam no, te zespoły z Ligi Siatkówki się wzmocniły dosyć poważnie, więc myślę, że tu trzeba układać swoją grę i grać dobrze w każdym meczu i z każdym przeciwnikiem i walczyć do końca. Dla każdej dziewczyny gdzieś tam w tym wieku, co ja jestem, to myślę, że granie w pierwszym składzie to jest bardzo duże doświadczenie. Gdzieś tam chłonęłam tą wiedzę od starszych dziewczyn. Samo granie z Aśką Wałosz mi naprawdę dało dużo pewności siebie i gdzieś tam wskazówki jej myślę, że wzięłam i będę kontynuować to w klubie. No i będę pracować ciężko, żeby to wyglądało jak najlepiej po prostu. Myślę, że trenerzy jeszcze nie pokazali gdzieś tam tych pierwszych szóstek sobie nawzajem. Gdzieś tam kreują ten pierwszy skład, jeszcze nie do końca wiedzą, kogo wystawić i właśnie na tych meczach, na tych turniejach sparingowych teraz jest trzeci właśnie, gdzieś tam się deklaruje ta pierwsza szóstka. No i myślę, że no za tydzień no to zobaczymy, kto się wspiął do tej pierwszej szóstki. No myślę, że to jest ciężki przeciwnik jak na reprezentantki Polski. Dużo składu z narodowego tak naprawdę, także no zobaczymy. No myślę, że będziemy walczyć gdzieś tam jeden mecz wygrany na turnieju, drugi przegrany. Teraz znowu przegrałyśmy, więc gdzieś to się tam miesza, ale no jeszcze nie pokazaliśmy tego, co gramy naprawdę.